Wierzę Jasny Dzień to debiut reżyserski Jagody Szelc, który okazał się absolutnym objawieniem tegorocznego festiwalu w Gdyni. Także oczekiwania wobec tego filmu są dość duże. Główną bohaterką jest Mula, która wraz z rodziną przygotowuje się do komunii świętej swojej córki. I na tę uroczystość przyjeżdża jej dawno niewidziana siostra, która okazuje się być matką biologiczną tej córki. I kiedy ja przeczytałam opis tego filmu, czyli przygotowania do komunii na wsi, myślę, znowu polska, katolicka wieś, pewnie bez żadnych perspektyw, pewnie przesiągnięta jakąś patologią, brud, smród i ubóstwo. Natomiast nie, bohaterowie tego filmu to jest rodzina, która mogłaby mieszkać w każdym mieście polskim. To jest bardzo fajne rozwiązanie. I gdyby ten film pozostał w konwencji dramatu rodzinnego, to mógłby być nawet ciekawy. Ponieważ my takie konflikty już widzieliśmy, ale jakby środki techniczne użyte i realizacja wizualna jest bardzo ciekawa. Bardzo dobre zdjęcia, bardzo ciekawy montaż i użycie muzyki. I wydaje się, że Szelc zależał na takim naturalistycznym, paradokumentalnym stylu, tylko oczywiście jak w każdym polskim filmie totalnie leży aktorstwo, a szczególnie dialog. Polscy aktorzy mają jakąś taką manierę recytacji. Po pierwsze, nikomu nie powiesz, że jesteś jej matką. Jesteśmy pewni, że ona ciebie nie pamięta. Natomiast w pewnym momencie okazuje się, że ten przyjazd i ten konflikt to jest tylko i wyłącznie pretekst, ponieważ wokół bohaterów, szczególnie wokół Kai, zaczynają się dziać różne niewytłumaczalne rzeczy. I nie do końca wiadomo, czy to, co się dzieje, to jest tylko wyobrażenie. Jakieś ich wyobrażenie, jakieś ich sny, ich wizje. I tutaj dla mnie ten film zaczyna tracić, ponieważ mam wrażenie, że ma szokować, a wychodzi to według mnie leniwie i chaotycznie. Tym bardziej, jeśli weźmiemy pod uwagę, jakie to są sceny. One mają zwiastować jakąś nieuchronną katastrofę, kataklizm, ale o takim supernaturalnym wymiarze. Ale znowu, te sceny, którymi Szelc się posługuje, są grane. My już je widzieliśmy, czyli niewytłumaczalne zachowanie psa, nagłe załamanie nerwowe księdza, niewytłumaczalnie inteligentne i jakieś obdarzone niezwykłą intuicją dzieci. To już było, my to widzieliśmy. I biorąc pod uwagę w ogóle konstrukcję tego filmu, ktoś powie, że on jest uniwersalny. Ja powiem, że on jest o niczym. To zdecydowanie nie jest film, albo inaczej. To jest film dla ludzi, którzy lubią, żeby film czy sztuka miały jakieś znaczenie tylko i wyłącznie dla nich, gdzie do interpretacji mogą użyć jakichś swoich przeżyć, swoich spostrzeżeń. I kiedy film może znaczyć dla każdej osoby coś innego. Natomiast nie jest to film dla ludzi, którzy lubią jasny przekaz reżysera, którzy lubią obejrzeć jakąś historię od początku do końca i dzięki niej poznać punkt widzenia i mieć jakiś namacalny przekaz. Albo lubią dążyć do jednej prawdziwej interpretacji. To nie. To, że w filmie nawali się scen wyrwanych z kontekstu, symboli i niedopowiedzeń, to nie znaczy, że ona automatycznie nabiera głębokiego filozoficznego znaczenia, a wręcz odwrotnie, może świadczyć o braku pomysłu na rozwiązanie. I mnogość interpretacji w tym momencie maskuje niedopracowanie takiego filmu. Natomiast szacun dla Szelc, że ten film w ogóle powstał, jako reprezentant kina trochę bardziej artystycznego. Bo jak na kino polskie, to ten film można traktować jako nawet całkiem odważny, ale gdyby on się pojawił w jakimkolwiek innym państwie, w którym kino niezależne działa trochę bardziej prężnie, to nikt by nie spojrzał na niego dwa razy.